Kochani, jest to ostatni odcinek fabularny z Minecraft Spidermana. Jeżeli chociaż raz sprawiliśmy wam uśmiech lub cieszyliście się z odcinka, który jest na kanale, zostawcie teraz łapkę w górę. Jak zostawicie ich 10 tysięcy, zrobimy jeszcze jeden specjalny odcinek z Minecraft Spidermana 17 grudnia. Oglądajcie dzisiejszy odcinek koniecznie do samego końca. No i nie zapomnijcie zasubskrybować kanał. No i oczywiście zostawić 10 tysięcy łapek w górę. Ciekawe, czy odbierze. Jest chyba trochę za późno, ale powinno odebrać. Halo, Lferku? Halo, mamo? Hej! Hej! Co u ciebie? U mnie nic takiego. Czekam w domu. Wszystko okej? Tak, wszystko okej. Tęsknię za tobą. Ja za tobą też, mamo. A jak tam ekipa? Ekipa? Dobrze. Nie, w sensie martwimy się, wszyscy się martwimy o ciebie. O Gwenio, o Majsa. Boję się, że nie dacie sobie rady. Damy radę, mamo. Damy. A ja dzwonię do ciebie, żeby coś ci powiedzieć, okej? A co mi powiedzieć? Kończę z byciem Spidermanem. To? Naprawdę. Ale... Podjąłem już decyzję. Tak ostatecznie? Ostatecznie. Nie będzie ci tego brakować? Nie wiem. Po części tak, ale mamo, wiem, że jeżeli podejmę tą decyzję, to będę mógł pójść o krok do przodu. Będę mógł się zająć swoim życiem. Będę mógł się zająć tobą, moimi przyjaciółmi. To będzie ostatnia wojna, mamo. Pokonam goblina i będę w końcu zwykłym nastolatkiem. Ferku, jeśli taką decyzję podjąłeś, kibicuję ci z całego serca i masz moje wsparcie. Jestem z ciebie dumny, jesteś najodważniejszą osobą, jaką spotkałam, naprawdę. Zrobiłeś już tyle tego miasta, że jednak no, jesteś jeszcze młody, przydałoby ci się odpocząć. Kocham cię, synku, i trzymam za ciebie kciuki. Dasz sobie radę. Dzięki, mamo. Dobra, będę leciał. Uważaj na siebie. Jesteś najlepszą mamą na świecie. Wiadomość z ostatniej chwili. Goblin i Venom niszczą nasze miasto. Tylko jest jeden problem. Zielony Goblin siedzi w więzieniu i nie wiadomo, kto założył jego strój. Dostaliśmy wiadomość od Goblina. Brzmi następująco. Spidermanie, jeżeli się zjawisz, zrównamy to miasto z ziemią. Spidermanie, uratuj nas. To było specjalne wydanie faktów. Lidia Kadetowa. Całe miasto będzie nasze. Czy jesteś świadomy tego, że dzisiaj musisz pokonać trzech pajączków? Nie zawahasz się? Nie. Zrobię wszystko, żeby skrócić na żywot. Ale pamiętaj, Venomie. Jeżeli staniesz mi na drodze, będę musiał cię zniszczyć. Pamiętaj o tym. I nie zawiedź mnie. Nie zawiodę cię. Dobrze więc. Także leć za mną. Musimy dzisiejszą wojnę wygrać z Goblinem. Prawdopodobnie będzie z nim Venom. Jeżeli będziemy mieli szansę na to, żeby odzyskać Venoma i go uratować, musimy to zrobić. Musimy podjąć to ryzyko. To miasto na nas liczy. Lecimy!
ukochana Gwen Stacy! Z mojego wymiaru stęskniłem się za tobą. Czego chcesz od nas, goblinie? Czego my chcemy? Chcemy rozgnieść wszystkie pojączki i wszystkich superbohaterów z tego świata. Venom, Stanley, dlaczego to robicie? Jesteście naszymi przyjaciółmi! Nie jesteście moimi przyjaciółmi! Jedyną osobą, która mnie rozumie, jest Goblin. Spokojnie, Venom. Będziesz miał szansę, żeby ich rozkwasić na kwaśne jabłko. To się nie wydarzy. Wiecie czego? Bo nas jest trzech. A wy jesteście... W zasadzie to ja jestem panem, więc ja nie chcę z wami walczyć. Miles! No co? Wariowałeś? Ale widzicie, jacy oni są wielcy? Nie damy im rady. Widzę zwątpienie w waszych oczach. Boicie się? O ciupinkę, a nawet gdyby, to co cię to obchodzi? No bardzo mnie to obchodzi. Przypomnij sobie, że przez ciebie twojego ojca już tu nie ma. Coś ty powiedział? Przypomnij sobie, przez kogo nie żyje. Dokładnie tak. To przez ciebie twój ojciec zginął. No pewnie nie, on próbuje cię spłukować. Co jest? Super! Kopałem goblina! Nie! No puść mnie! Super! Jak wysoko! Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Co jest? Udało się. Gdzie jest Miles? Nie wiem. Musimy go znaleźć. Przecież goblin go zabije. Szybko, chodź. Idę. O nie. To tam. Co to za miejsce? To tam pokonałem goblina po raz ostatni. Lećmy po niego. Gdzie jesteś, czarny Spider-Manie? Gdzie się chowasz? Tak cię znajdę, wiesz o tym? Jakim cudem jesteś się zdziany? Gdzie jesteś? Mam tego dosyć! Mam cię! Zostaw go! Żegnajcie, moi nowi Spider-Manowie. Coś ty zrobił, chłopcze! Myślałem, że nie będziesz ich próbował zabić, tylko będziesz chciał dać im nauczkę. Nauczkę? To ja dam teraz tobie. To twój koniec, Venomie. To koniec Venoma i trzech Spider-Manów.
teraz tylko wysadzić ten budynek w powietrze. A to będzie proste. Tyle wystarczy, żeby zapodzić ten budynek wraz z wami. Będziemy razem silniejsi. Nie, nie rób tego, nie! Nie rób tego wyjątku, nie! Gier po nocach z tobą. Dzięki Stanley, że na końcu się zmieniłaś. Gdyby nie ty, nie byłoby nas tutaj. Dziękuję Stanley. Dziękuję Stanley. Byłeś moim najlepszym przyjacielem. Żegnaj, przyjacielu. Nie lubię pogrzebów. Ja też. Wy możecie iść, mamo. Ja jeszcze na chwilę zostanę. Przepraszam, Stanley. To wszystko moja wina. Gdyby nie ja, jeszcze byś żył. Venom, nie obwiniaj się. Tak po prostu musiało być. Najważniejsze jest to, że na końcu się nawróciliście i nam pomogliście. Ty nawet nie wiesz, człowieku, jak my się połączyli. Wiem, Venom. Tak samo byłem połączony z Gwen, która odeszła. Jeszcze raz dziękuję, Stanley. Noferku, jak wyglądała jej śmierć? Czy to ważne? Tak, chcę wiedzieć. Mysterio odebrał moce Gwen i kiedy była tak jakby ostateczna walka, nie zdążyłem jej złapać. Spadła z wysokości. Wszystko to moja wina. Nie obwiniaj się. Gwen z twojego świata na pewno wie, że próbowały się uratować. Wiem, bo widziałam, jak ratowałeś nas teraz. Dziękuję ci, Noferku. Dziękuję ci, Loferku. Jeszcze raz. To ja dziękuję, Gwen, za to, że mogłem jeszcze raz ciebie spotkać. Thank you.
Zaklęcie gotowe. Możecie wracać. Muszę wracać? Musi się wrócić, Gwen. Bo jeżeli ty i Goblin, no wiesz, no nie wrócicie, to wrota multiversum nadal będą się otwierać. W nieskończoność. Ej, no panie Strange, niech no Gwen z nami zostanie, prosimy! Nie ma jakiegoś sposobu, panie doktorze, żeby Gwen została? Niestety musi wrócić. To chyba pora się pożegnać. No nie, Gwen. Nie, będziemy tęsknić. No, trzymaj się. Trzymaj się, no. A. Dziękuję ci, że wpadłaś. W sumie fajnie było. Ja też. Będę Lufer za tobą tęsknić. Teraz twoja kolej, Miles. Dziękuję. Hej, jestem Miles Morales. Miles, bo przecież wiem, że jesteś Milesem. Słuchaj, Gwen, bo... Właściwie to muszę ci coś wyznać. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. Miles, nie rób tego, proszę. Gwen, ja wiem, że ty zrobiłabyś dla mnie wszystko, że kochałaś mnie nad życie, że byłem dla ciebie wszystkim po prostu, czego mogłabyś sobie wymarzyć. I wiem, że ty zrobiłabyś dla mnie wszystko, planowałaś naszą wspólną rodzinę, zbudowałaś prawie dom, kochałaś mnie. Wiem, że chciałaś nawet upiec mi ciasto, ale ja nawet nie wiem, czy cię kochałem. Wiem, Gwen, że niestety, tak jak mówiłem wcześniej, nasz związek nie przetrwałby próby czasu. Miles, ale ją sfrędzynowałeś! Jak on mógł to zrobić? O mój Boże, oni uratowali wszechświat. Matko sałatka. Tak? W takiej sytuacji mnie zostawiasz? Okej. Okay. Co? Pocałowałaś mnie? Gwen, pora na ciebie. Już musisz lecieć. Okej. Jestem gotowa. Nie, Gwen! Ja żartowałem! Zniknęła! Nazywam się Lufer i nie jestem jedynym Spider-Manem w moim świecie. Jest ze mną Miles Morales. To my strzeżemy tego miasta. To my zawsze go obronimy. My też mamy najlepszych przyjaciół na całym świecie. No i mamy też najlepszych widzów. Dziękujemy wam za to, że byliście do samego końca fabuły Minecraft Spider-Man. Ej, bardzo dobrze, Miles! No! Ja też chcę być Spider-Dziewczyną! Ja też chcę być Spider-Dziewczyną! A jak zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to 17 grudnia wrzucimy odcinek specjalny z Minecraft Spider-Mana. Ale macie jeden warunek. Musicie wbić w prawy górny róg ekranu i przejść na odcinek na kanale This Studio, dzięki któremu dowiecie się, co będzie teraz na kanale. Życzę wam miłego oglądania. Wszyscy przechodzimy w prawy górny róg na kanał DC Studio i oglądamy do samego końca. Widzimy się na kanale DC Studio i w środę o godzinie 15 na nowej serii. Buja.